Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zagrałem sobie Dumpoty, czyli najnowszy tryb rotacyjny. Były na moim kanale Dumpoty, jakoś ludzie ich nie lubili oglądać, bardziej rozumiem, bo bardziej lubią, znaczy bardziej lubią grać po prostu w ten tryb. Ja nie wiem, sobie dzisiaj nagramy, bo ktoś tam prosił w komentarzach, chyba parę osób, to sobie zagramy. Ja ten trybik lubię, ale moim zdaniem ten podstawowy, tylko ten taki hardkorowy, to już tylko z jakimś teamem i z odpowiednimi pikami. Nie pamiętam, co tutaj było dobre. Pamiętam, że smite każdy brał. To oczywiście jest logiczne, bo tutaj miliony z dżungli wychodzą. I wiem, pamiętam, że ADC-erzy byli dobrzy, taki z dużym rężem, na przykład Jinx była ok. Paul range'owała tego Teemo na końcu. Ja sobie wziąłem Verquaza, bo potrzebowaliśmy AP damage'u. Nie wiem, czy tanków nie były, tankowie nie byli potrzebni, ale chyba nie. O Jezus, Amumu tam jest, Heimer, Ani... Mazahar jest, Mazahar chyba jest najgorszy. Nie, to trzeba przeżyć, więc ja wziąłem coś z wave clearem tylko i wyłącznie. O, zmniejszyli się teraz. Gnojarze. No, dymu ładnego skina do Verquaza, to na pewno nie jest Verquaz. Tywarus nie wiem, już minionów. Mam tu warda, nie wiem, żeby Teemo nie przez krzaków. Co to jest za dynia jakaś? Boję się w to wchodzić. O, ty gnojarze. Jeszcze żuki będą mi przeszkadzać. Mogę posypiać się, no właśnie. Bardzo dobrze. Już agresja jakaś do przodu. Mindżukują, no. To nie jest ten najwyższy poziom, bo chciałem sobie przypomnieć ten tryb. Ten najwyższy poziom to... O, Mazahar się odpali. Może jakieś kąty teraz walnę? Dostał. Ja mało hapca ma w ogóle. Daj Boże, ucieczka. Ciasteczko, za późno pojadłem ciasteczko, a zabiję chybaż, nie? O nie. Czemu te Varus gra jak bot i stoi w miejscu? O jest, dobra, szybko się zespiłem, zapomniałem o tym też. No, teraz nie mam, mogę tutaj do bazy wrócić. Oj, dużo HP stracimy na wieży, niedobrze, bo jako pierwsi obrybamy. No, Varus nie powinien się tak wywalić, powinien zabić i uciec, jakby uciekł do góry od tego turetu. Biegnij Velkozik. Moi tu szybko puszczać. Heimer szybko puszuje, z tego co pamiętam. O, Syndra tutaj ciśnie. Gnojarze jedni. No niż to Varus, niż, bo nie możemy mi dać lipsów, wieże darmowych. Nie wiem, czy na dwu nie będę maksować, tylko do tego, żeby ich odpuszować, bo to daje lepszy push niż ten. To nie smite, ale bardzo dużo, bo mu się pomarnują już taki. O. Coś tu zaczęło strzelać, widzę. Zabrałem rakiety na mordę. Kurde, jak dżukują z Kubany. Ale umarli teraz. No, nie wiem, co oni zrobili. Teraz te boty jakieś głupie się zachowały. O, wie, że dostajemy ulti Wiktora, widzę. Mało hapsa mam, mogę sobie dipsy kupić. Chyba Roda kupię po prostu, żeby przypieprzyć w te AP jak najwięcej. Szybko na linię, bo oni się teleportują. 15 minut, jeszcze 5 minut. Najgorsze, żeby jakaś linia inna nie wpieprzyła, nie? One są najgorzej wyglądały, co ciekawe. Chyba Teemo szedł midem, nie? Patrzcie, suszowała tankę i zrobiła tą Syndrę. Kurwa, gdzie ten Varus po raz? Srają tym. O, dostał. Może taki słaby, powiedzmy. O, nie. No, tylko że ja też nie umarł od... Nie wiem od czego, ale od czegoś umarłem. To jest ten tryb. To jest cute. Nie wiadomo, czego umrzesz nawet. Nie, miazma mnie zabiła. O, damage reduction dostaliśmy. Fajnie, ile to jest damage reduction?
Ja mam 10 tylko, mam cały ręczny. Dobra, ważne jest to, że wieże nie umierają. To tam, że my umieramy, to jeszcze słabo, na ten Heimer to jest tragedia. On nie zdąży tego bronić nawet, chyba że... Patrz na tych turetów tam napieprzyli. Można zesmajtować zawsze, ale... Mogę przestać się z AP na przykład też. Nie, to jest najgorsze. To jest najgorsze na świecie, ten Heimer i ten. Nie trafi, to może będę lutował. Co jest z tym? Wypieprza się. Szatany. Będą schodzić na inne linie? Tu i zaczęłeś pomóc. No nie, nie fajnie, że pierwszą linię straciliśmy, no ale sorry, ten Varus tak trochę mało robi. Jeśli mam być szczery i stoi. Ale nie będę narzekać. Pisz, napisał SS. Chłopak się stara. Chłopak tutaj trzeba pomóc. O. Patrzcie, jakie lasery, Boga. Jeszcze mi ukradł tripla gnojarz. Teraz umie do przodu słyszeć, a jakby... Czy... Potem go o to prosiłem, to nie umiał. Jak trzeba było, znaczy się. No, uciekaj lepiej, bo tanka jest skurzona. Trzeba trzymać dystans, Velko jest właśnie fajną postacią, bo trafi trzymać ten dystans. Varus na przykład ma trochę ciężar. Dobrze, dobrze. Ale Pejziczek śmierci. Przecież tanka mało HP, ona tak griduje tutaj. Ten w ogóle też wleciał pod wieżę. Kąty bogów muszą być. Prawie były. Kurde, teraz mnie zrzukowo. Smajtować Tibersa gnojarza. Najgorszy na świecie. O, to miał ten skinka. O, ktoś umrze. Albo nie umrze. Co on tak zapieprza tankę? Miałem Merkę zaraz za 3 sekundy. Się nią odpalić mogę. Chyba, że ona się w nas odpali. Dobra, Sydra jest dobra. Trafia z tym stunem. Nie, miałem dużo hajsu. No co nie zmienia faktu, że to było tak brązowe. Ja nie rozumiem, bo oni czasami do przodu... Szamile są tak do przodu na pałę te boty, a czasami do tyłu się wycofują. Dobra, jeszcze 5 minut, a... Przytrzymujemy ich, tylko Mida nie straci. Bo się dobrze, bardzo dobrze. Mam dziwię się, bo jest Dungus, Yasha z dwóch Heidikere. A chyba mu czołga to ich na dystans po prostu trzymają, nie? Chociaż teraz... Czemu jakiegoś moment speeda dostali? O, zabił. Zabili tą wieżę. No bo tam będzie ucieczka, to trzeba zrotować. Idziemy, idziemy wszyscy spokojnie. No nie, zostawię jej sezonkę. Fajnie, że mi ulta przerwa. A mu mi ulta to przerwał instantowo tak. To się ksyndę. Miejsce słyszała. To nie jest odrzutka. Coś jakieś łatwiejsze te boty się wydają. Może zagnam sobie jeszcze tego gąsetę? O, jest.
Tiber zabije zaraz. Co to jest za zasięg tego? Zostaw mnie, Czogat. Proszę. Czemu tak zapieprza ten omu? Spoko, ja mam łebki, gdzie masz ten omu na przykład teraz mam. Będę trzymać z tyłu się, to wygram. Ale wiecie, wywalili teraz na chwilę, że... Tibersa wezmę teraz właśnie. Unotowałem się, żeby ich zżyć. Idź, bij, jeszcze 3 minuty. Już golda dostaliśmy, nie? No, dosyć go trzeba wygrać. This win. Nie wiem, może nie mają problemy z tym wygraniem, ale jakoś łatwo idzie. Za łatwo nawet. Timosa raczej zniszczymy. Ja już jestem troszkę sfidowany, 500 AP. W 13 minucie. Patrzcie, gnojarza, po tą wieżę chcę lecieć. Koszt duerki nie ma. No, zaraz on biorę. To jest jeszcze niewidzialne, czy mi się wydawało? Nie wiem, czy wydawało mi się. Nie wiem, gdzie teraz pójdę, ma chyba midę. No to właśnie uważaj, troszkę się z tym zaczęła bić. Chyba midem teraz pójdę. Voida trzeba złożyć, bo widzę, że resisty składają. Myślę panowie boty. Nie, dalej boty idą, okej. No trzeba patrzeć, obserwować gdzie chodzą, nie? Nie odpowiadać na ich zagrywki. Sedere by mi się przydał, to jeszcze zonia pewnie. Idą czy nie idą? Idą do najlarzy. 5 jest. Tylko no, to się tam wpieprzył, syn też tam wpieprzył. No to był szaklon. Nie wiem co mnie zabił, ale nie wiem, bo mi... Dobra, Wars ich wysprząta, co mnie tak uderzyło? Ultima zajęła? Nie, Feral Scream od tego ziomka, no mało ziścików. Nie, to kosztuje, troszeczkę jeszcze brakuje. Dobra, jeszcze minutka. Nie pamiętam gdzie ultimo, czy on zawsze midem chodził? Czy tam gdzieś było mniej, wiesz na mnie, o kurde. Oni już też mają trochę itemów. Są wave'a po prostu zaświecił. Idą skurczybyńcy. Jezu, za 200 mi jeden uderzył? Serio? Czemu to wie, że tyle HP straciłem? No nie wiem kiedy. Musiał się odbić wave chyba od niej. Ten bez dumbot. O kurde. No go pedam się wytajmować. No jakoś teraz coś, nie wiem, pojedynczego tam właśnie zbugowali. No się boję podejść. A może idą na te przywoływanie, co? Coś tak może być. No, chyba idą się. No, idą po Timosa, to idziemy ostatnie zakupy zrobić. I Timo idzie. Idzie gnojarz, przychodzi. Idą chyba, idą zawsze. Idem, idzie pan Timo. Ale fajny trybik, można się pośmiać trochę i dowiedzieć się co ile bije. Można też postać jakąś potestować, bo te boty tak właśnie chodzą dziwnie, że nie zawsze... O, zapomniałem o tym blade, ale to mało bije, to jest całe szczęście. No, Timoszkę gnojarzu. Chyba to nam domowo zulkuje po prostu. No tak. No, coś tutaj bije mocno, jakaś bomba chyba wybuchła. O, Syndra na hita zabił. Tego nie pamiętam, tej bomby. Wpieprzaj Timoszku stąd. O nie, bomba znowu wodorowa, Timoszkowa. No ma obszarowy damage, nie?
muszę z pieprzu, to mówię, że oj, zadawał mi damage, to nie wiedziałem kiedy. Złoty Teemo. No to jest tam strajk, no ja zabrać, no jego ceseki widzę, że działają, tego mogę odsuwać. I smetować go powinni ludzi, tylko mogą. No już powraca, nie wiem. No się wrócę. Nie trafi mnie to raczej. Nie trafiło. Smajki go przynajmniej wyleczyć i napieprzamy niego z... O, nie, z bombą wodorową combo jakieś robi. Ja muszę Timoszkę odsuwać. No, bomba wodorowa. Jezu, on to bierze na dwa hity bierze. O nie. A bo ty poszły też inną linią. Tu jest ten do zabicia. Dobra, kończymy gnoja. Dobrze, 25 dostałem. Zabiłem jeszcze gnojarza, timiarza. Dobra. Udało się wygrać, jest odcinek nagrany na kanale, ktoś chciał Doomboty. Widzę, się pozmieniał, nie było tej bomby, nie przypominam sobie, że było w poprzednim trybie. Spróbuję jeszcze chyba nagrać ten tryb taki 100, który jest taki hardkorowy, ale no trochę się go boję. Ale widzimy się w kolejnych odcinkach, pamiętajcie o lajku, trzymajcie się, cześć.